Moi drodzy, moim i waszym gościem Wojtek Rąbca, witam ciebie. Dziękuję, witam bardzo. Mecz otwarcia, zadebiutowaliście w sezonie zima 2021-2022, strzeliliście pierwszą bramkę tego sezonu, prowadziliście nawet 2-0 z Klidem, no ale się nie udało. No niestety się nie udało, myśleliśmy, że mecz będzie trochę krótszy, ale ktoś ustawił zasady 2x18 i na to nie byśmy przygotowani. Czyli nasza wina, że przegraliście. Biorę na klatę. Okej. Okay. Wojtek, ty grasz w pierwszej lidze na trawie. Powiedz mi, tutaj z kolegami po raz pierwszy się tak naprawdę na boisku spotkałeś. Jak to poziomowo wygląda? Czy to jest poziom podobny do Recha, czy jednak troszeczkę inaczej? No, w porównaniu do Recha to trochę jednak odstajemy, bardzo zdecydowanie odstajemy. Jakbyśmy mieli kandydować do czwartej ligi, to byśmy w czwartej lidze, jakbyśmy mieli wziąć uwagę pod trawę, to czwartą ligę byśmy zagrali bardziej, na trawie byśmy zagrali czwartą ligę, tak środek tabeli raczej czwartej lidze. Czyli poziom czwartoligowy bardziej? Bardziej czwartoligowy, może słaby trzecioligowy. Raczej druga, pierwsza i ekstraliga odpada na maksa, nie? Bo w pierwszej lidze w Recha Sportę gram, to jestem bardziej maskotką drużyny niż jakimś tam zawodnikiem, który robi różnicę. Okej, okay. Nie wiem, czy słyszałeś, ale blisko było ku temu, żeby Recha Sport zagrał w edycji na Ego Arenie, bo Maciek Raniowski nawet robił rekonesans wśród zawodników, no a ostatecznie się okazało, że zespół się nie zbierze. No niestety, bardzo chcieliśmy zagrać jako Recha Sport na hali. Niestety, nasz najlepszy asystent Mateusz Bany dostał kontuzję, miał operowane kolano. Część zawodników na ostatnim meczu, Dawid Zieliński złapał kontuzję Achillesa, nie wiem na ile poważną. Część zawodników ma problemy, to jest też jakieś drobne urazy. Wolą przygotować się do sezonu w czwartej czy w trzeciej lidze, gdzie oni grają w jedenastkach na trawie. No jasne. Powiedz mi proszę, jaki macie w ogóle plan? Rozmawiałeś z chłopakami? Jaki jest plan na ten sezon zimowy? No bo nie zgraliście się jeszcze tak naprawdę na dobre, no nie widzieliście się jeszcze w takimże składzie. No i jakiś cel musicie sobie wyznaczyć w tym momencie? Naszym celem jest poznanie siebie nawzajem, zobaczyć kto jak gra. Część chłopaków w ogóle z nami się widzi pierwszy raz, bo my jednak nas czterech się jednak zna. Ale pozostali to po prostu muszą jeszcze załapać na szyję chociażby imiona, żebyśmy mogli chociaż do siebie krzyknąć po imieniu. No ale idzie w dobrą stronę. Nawet parę akcji zagraliśmy takich dosyć szybszych. Coś jednak wróży w dobrą stronę. Musimy jeszcze troszkę zagrać chyba bardziej kondycyjnie lepiej, bo i lepiej zmianami. Chyba musimy zagrać krótsze po 3-4 minuty i zmiana, bo... No na hali idzie się zmęczyć. Zdecydowanie, na hali idzie się zmęczyć, aczkolwiek w PL3 na sztucznej też idzie się zmęczyć. Tym bardziej jak na przykład się gra na ogniwie, albo jak my w Recha Sport zawsze jak dostajemy mecz na Politechnice, to zawsze mamy problem z tym, żeby trafić w dobrą pogodę. Okej, okay. Ale macie skład? Politechnika nam w ogóle nie służy w Recha Sport, także naprawdę jak tam umawiacie na Politechnikę, to obstawiajcie, że przegramy. Czyli jest fatum tego boiska? Zdecydowanie. I jakby to będzie mecz grudniowy, to jeszcze możecie obstawić, że będzie śnieg. Okej, okay, dobra, no niech i tak będzie. Ale powiedz mi, wasz skład tutaj w hali jest bardzo młody. Ja widziałem roczniki 99, 2002, ty jesteś 94, z tego co pamiętam, także no młode chłopaki. Tak, no bo część chłopaków jest od niedawna w Gdańsku stosunkowo i oni szukali jakiejś opcji do grania. Stwierdziliśmy, że utworzymy drużynę taką z chłopaków, którzy się nie znają, no i próbujemy coś skleić, że może przyszłościowo będzie z tego coś, jakiś fajniejszy projekt. No zobaczymy, kto zostanie, kto będzie chciał grać dalej, kto będzie miał dyspozycyjność, bo wiadomo, potem praca, bo póki co chłopaki niektórzy studiują. No to co, jak skoro chcecie się poznać na boisku, może i poza nim to jakaś integracja być może weekendowa, co? Niewykluczone, zdecydowanie. Wojtek, powodzenia tobie i całej drużynie w tym najbliższym sezonie, będziemy się wam przyglądać, także pierwsze bramki były, no teraz czekamy na pierwsze punkty. Dobrze, dziękuję za rozmowę. Dzięki piękne. Trzymaj się.